Długo ukrywałeś się przed policją? Ze 2 lata. Znaczy, ja się ukrywałem chyba kilkakrotnie, ale ten taki najdłuższy okres, który pewnie o który pytasz, czyli jak wyjechałem ze Świdnika do Warszawy, nawet może nie. Wiesz co, nie jestem ci w stanie wypowiedzieć. Dla mnie to było bardzo długo. Wtedy właśnie zmieniałem też te mieszkania i tak dalej. Zresztą nie do tej pory nie wiem, jak mnie znaleźli. Godzina 21:45, pamiętam to jak dzisiaj, na Żoliborzu w Warszawie, przy galerii Żoliborz, pierwszy wieżowiec, 10. piętro. Wynajmowałem sobie taką kawalerkę i to jest właśnie najgorsze w tamtym życiu. Ta 6 rano i te kroki na klatce, w które każde słuchasz. Ale nigdy w życiu nie pomyślałem, że oni są tak przebiegli. 21:45, teraz chyba już mogą całą dobę. Nie wiem, ja jakoś tak się tym nie interesuję, ale wtedy wiesz, no 6:22, tak? I dzwonek do drzwi. Ja mówię, co? Kto? Już nikt tu nie wie. No to zanim podszedłem do drzwi, to już leżałem pod tymi drzwiami i biegali po mnie. I tak mnie tu zabrano z Warszawy. I dostałem taki pierdol. To byli jacyś chorzy ludzie. Serio, tak teraz z perspektywy czasu. Nie oceniając, policjant, złodziej, dobry, zły. Ale wiesz, takie pastwienie się. Oni zatrzymywali windę co pół piętra i mnie bili, nie? Za co? A, bo ja nie chciałem powiedzieć, że ja to ja, może dlatego. No i na komendzie tutaj w Warszawie. W końcu się przyznałem, jak powiedzieli, że wysyłają moje zdjęcie na komendę do mojego Świdnika. Tam już każdy policjant znał. I wiesz, tak nie wiedzieli dalej, mi wysyłamy jego zdjęcie, no i ja mówię, dobra, no to ja, to ja. I wtedy dopiero mi wpierdolili. I to taka historia. I wtedy się właśnie najdłużej ukrywałem. Wtedy mnie, do tej pory nie wiem jak doszli. Naprawdę, nie wiem, jak to był ten dzwonek do drzwi. Nie mam pojęcia, jak do mnie dotarli.